Tak, o, teraz widzę Państwa pytania. Всем привет. Teraz widzę, na poprzednim live nie było pytań, nie wiem czemu, nie wiem co się dzieje. I poczytałam Państwa komentarze. Raport to jest oczywiście od słowa angielskiego. W pick-upie bardzo często stosowany i dlatego nawet nie pomyślałam, że ktoś może nie znać, tak? Nie da się znać wszystko na świecie. I streszczając poprzedniego live'a, po prostu powiem, że raport jest potrzebny, ustanowienie raportu jest potrzebne po to, żeby łatwiej osiągnąć to, co chcemy osiągnąć od tej relacji, tak? Czyli kiedy my ustawiamy raport, drugi człowiek nie sprzeciwia się, tak? On łatwiej się z nami zgodzi, łatwiej po prostu będzie podążał za nami. I kiedy jest raport, no po prostu osiągniemy to, co chcemy, tak? Jesteśmy odbierani za swojego, w cudzysłowie, tak? Łatwiej zawsze komunikować się z kimś, kto jest dla nas przyjemny, do kogo czujemy zaufanie, kogo uważamy za swojego, z kim jest łatwo się porozumiewać i tak dalej. I w tym celu stosujemy raport, tak? To myślę, że... Pani Małgosiu, dziękuję za ciepłe słowa. Będzie, tak, jeśli się da, to zapiszemy tego live'a. Także ten. Teraz proponuję może zadawać pytania. Na poprzednim live się nie dało. Nie wiem, nie widziałam Państwa komentarzy. Także możemy sobie porozmawiać. Ja troszeczkę odpocznę od pracy. Pani Sylwia, ja nie mam Facebooka. Nie mam mnie na Facebooku. Tak. Mam pytanie. Narcyz dał numer mojego telefonu latającym małpom. Czemu tak zrobił? Ja nie mogę wejść do głowy innego człowieka. Proszę to pytanie zadać jemu. Czy karma na pewno wraca? Na pewno. A przy okazji, pani Edyto, mogę taki przykład pani przytoczyć odnośnie karmy. Dantes to jest zabójca Puszkina. Tak, Puszkin miał pojedynek, Dantes obraził jego żonę, Puszkin wezwał go na pojedynek i Dantes zastrzelił Puszkina. I po wielu latach, kiedy Dantes już miał czwórkę dzieci, w tej czwórce była jego najukochańsza córeczka, która miała na imię Charlotta. Charlotta widziała, że gdzieś jest ten daleki kraj, Rosja, i że jest, był taki poeta Puszkin. I Charlotta, córka Dantesa, bardzo kochała twórczość Puszkina, jego wierszy. Uwielbiała, po prostu była zakochana w tej twórczości. I pewnego dnia ona się spytała, jakoś doszło do rozmowy, że ona się spytała swojego ojca. Ona znała wiersze Puszkina na pamięć i tak dalej. Spytała się swojego ojca, jak zmarł Puszkin, co się stało. I Dantes opowiedział jej, że to on zastrzelił Puszkina. I to był taki wstrząs dla Charlotty, że ona straciła rozsądek i trafiła do szpitala psychiatrycznego. I nigdy już nie wróciła do siebie, przeżyła tam, umarła z wycieńczenia w tym szpitalu psychiatrycznym. Ja uważam, że to karma. Przy czym reszta dzieci Dantesa też nie dożyły 60 na pewno. W każdym razie Dantes pochował wszystkie swoje dzieci. Karma? Wydaje mi się, że tak. Ale nie trzeba czekać tam, nie wiem, połowy życia. Ja myślę, że jeśli zacząć zwracać na to uwagę, to zauważymy, że karma bardzo dużo częściej jakby no co robi karma, tak? Wprowadza sprawiedliwość, nie wiem, czy kary dla kogoś, kto był nie w porządku. Także ja jestem głęboko przekonana, że karma istnieje.
Dlaczego kobieta, z którą się kiedyś spotykałem, napisała do mnie? Ja nie wiem dlaczego. Ja mówię, że ja nie mogę, nie jestem Wolfem Missingiem, ale bardzo możliwe, że dlatego, że pan przestał o niej myśleć. Jest coś takiego, ja nie mam tutaj drugiego telefonu, pokazałabym to tak bardziej namacalnie. Zaraz, mam tu jakiś kabelik? Nie, nie mam. Dobra, zobaczmy tak, o co chodzi z tym, dlaczego ja mówię zawsze, że po rozstaniu trzeba zerwać więź emocjonalną. Kiedy my zrywamy, nie chodzi o to, żeby po prostu zablokować tą osobę, nie mieć z nim kontaktu. Najważniejsze, żeby przestać o niej albo o nim myśleć. To działa i nieważne, na przykład 200 lat temu ludzie nie widzieli, co to jest telefon, czy tam słuchawki bezprzewodowe, czy jeszcze coś. I trudno byłoby komuś takiemu wytłumaczyć, jak to działa, tak? Ale my dzisiaj wiemy, że to jest, że to działa, że to istnieje i tak dalej. I tak samo, jeśli my nie rozumiemy, jak działa emocjonalna więź, to nie oznacza, że jej nie ma. Ona jest. Nawet zawsze, kiedy do mnie dzwoni córka, ja wiem, że to ona. Kiedy jestem w relacjach, ja wiem, że to ta osoba dzwoni do mnie właśnie. I Państwo też na pewno wiele razy zauważaliście to w swoim życiu. Ale czym jest więź emocjonalna i co my robimy, kiedy przestajemy myśleć o eks, powiedzmy, tak? Zobaczcie, tu jest telefon, a tu jest my, jesteśmy my. I jesteśmy tym, co się wkłada do gniazdka. I pomiędzy nami jest ten kabelek taki, tak, który zasila telefon. I w momencie, kiedy my urywamy ten kabelek, kiedy przestajemy myśleć o kimś, z kim rozstaliśmy się, ta osoba to odczuwa. Nieważne, że my nie wiemy, jak to się dzieje, ale tak jest. W momencie na przykład, kiedy dziewczyna albo chłopak jest w kimś zakochany, następuje rozstanie, ktoś cierpi i kiedy on znajduje na przykład nowego partnera, w którym jest, w relacji z którym jest zaangażowany, jest zakochany albo chociażby zainteresowany, czyli tu nie chodzi o blefowanie, to nic nie da. To, że jeśli my nie odpisujemy albo nie, albo zablokowaliśmy kogoś, jeśli my kogoś myślimy o kimś w naszej głowie. Psychika po pierwsze nasza traktuje to jako związek, a po drugie ta druga strona wie, że my o nim myślimy, tak? I kiedy my odetniemy ten kabelek, czyli najlepiej, najprościej to działa, jeśli my spotykamy kogoś, kimś faktycznie jesteśmy zainteresowani i my z automatu przestajemy myśleć. Nieważne, jak głębokie tam było uczucie i nie wiadomo co, i jeśli my spotykamy kogoś, kto wydaje się nam atrakcyjny i zaczynamy myśleć teraz w kierunku tej osoby, tamta osoba, ten eks, on to poczuje. I dlatego w jakiś sposób będzie próbował pnąć nas patyczkiem, tak? Albo polajkować nasze zdjęcie, albo wysłać smsa, albo jeszcze coś, jakoś szarpnąć. Dlatego, że jemu brakuje tego zasilania. Można się spytać, a jeśli on już ma jakąś nową dziewczynę? Po pierwsze, nową dziewczynę, która by się podobała, albo nowego chłopaka, który by się nam podobał, tak? Nieważne. Nowego partnera jest, który by naprawdę nam się spodobał, jest spotkać nie tak łatwo, tak? A tym bardziej nie jest łatwo spotkać kogoś, kto będzie nas zasilał, tak? Więc po prostu kabelek tej nowej dziewczyny może nie pasować do tej wtyczki, tak, naszego eks. Więc to, że on się z kimś spotyka, to nie oznacza, że on nie ma tej emocjonalnej więzi z nami. Więc jeśli my chcemy, żeby ta osoba zadzwoniła albo jakoś zaczęła, żeby nią szarpnąć albo nim, tak, to po prostu urywamy ten kabelek, przestajemy myśleć o nim albo o niej. I to działa absolutnie. Bezwzględnie i zawsze, tak? Można albo zainteresować się kimś innym i wtedy automatycznie po prostu, no my już nie myślimy o eks, kiedy mamy, o co tu chodzi? Najważniejsze, żeby poznać kogoś, kto obiektywnie, według obiektywnych parametrów nie jest gorszy niż nasz eks. Tu nie chodzi na ilość, tak? Nie chodzi na to, żeby na oczepkę zacząć się z kimś spotykać. To musi być ktoś, kto obiektywnie co najmniej jest na takim poziomie jak nasz eks albo na lepszym.
Wtedy my się zainteresujemy. Jeśli my zaczniemy się spotykać tylko po to, żeby odhaczyć, że tak, ja faktycznie spotykam się z kimś tam, uprawiam sport i tak dalej, to nie zadziała, bo ta osoba nie będzie nam się podobała, więc nasze myśli będą krążyć tam. Więc jeśli my spotykamy obiektywnie kogoś lepszego, no siłą rzeczy my przestajemy, ten kabelek wyrywa się sam. I tam ten eks zaczyna to odczuwać i próbuje spotkać się z nami albo zadzwonić, żeby się zasilić ciebie. I bywa tak, że eks na przykład chce się z nami spotkać, my się spotykamy i potem eks znika na bardzo długo. I to dotyczy i kobiety, mężczyzn, tak? Mnie jest łatwiej, jestem dziewczyną, mnie jest łatwiej mówić z pozycji dziewczyny. Ale to dotyczy tak samo. I bywa tak, że on zaproponuje spotkanie, my się spotykamy i potem on znika. O co tu chodzi? Chodzi o to, że nasz eks albo nasza eks widzi, że my nie zmieniliśmy się, tak? Że nic się nie zmieniło, że dalej jesteśmy zależni, że po prostu dalej jesteśmy w tej potrzebie, że no, jakbyśmy mogli, to przylepilibyśmy się z powrotem, więc on znika. I dlatego zawsze mówię klientkom, że nie wolno, i klientom oczywiście, nie wolno, dopóki my nie obniżymy jeśli my obiektywnie nie obniżymy subiektywną ważność dla nas tego człowieka, tego kogoś, naszego eks albo nasze eks, my nie możemy się z nim spotkać. Tak, faktycznie, my możemy przyłączyć się albo na inną osobę, albo na swoje pasje, albo na swoją pracę i faktycznie ten czas, który my pracujemy, my nie myślimy o tym kimś, on to poczuje i może zacząć pingować, tak? Czyli patyczkiem nas tak tykać. Ale my nie możemy się, nie powinniśmy się spotykać, dopóki naprawdę nie, no dopóki jesteśmy jakby, nie zerwaliśmy tą emocjonalną więź. Dlatego, że spotkamy się, druga strona widzi, że nic się nie zmieniło, ona jest taka, jaka była, ani wewnętrznie, ani zewnętrznie, żadnych zmian, po prostu nie wiadomo co i zniknie. A my poczujemy się bardzo źle. Tak, no ktoś się jakby zasilił naszą energią i znowu zniknął. Więc po prostu to wymaga czasu i wymaga pracy nad sobą. Na każdych płaszczyznach, tak? Im więcej płaszczyzn, tym lepiej. Im więcej zasobów rozwijamy, tym lepiej. I co jeszcze? No, bardzo możliwe, że w pana sytuacji tak właśnie było, że pan wreszcie odłączył ten kabelek od zasilania, tak? Swojej eks. I ona to poczuła. To się zawsze tak dzieje. Wystarczy przestać myśleć o tym kimś i przestać w ten sposób wysyłać swoją energię do tego kogoś, tak? No i co jeszcze chciałam powiedzieć? Dobra, moja eks przestała odnosić sukcesy, za to ja mam dużo sukcesów w ostatnim czasie. Panie Łukaszku, no bo pan jest podpisany jako Łukaszek. Panie Krzysztofie, dzień dobry, pozdrawiam pana. Panie Łukaszku, no tak się zwracam, bo pan jest tak podpisany jak Łukaszek. Super, że pan zaczął odnosić dużo sukcesów, ale wydaje mi się, że jakby pana eks chciała się z panem jeszcze spotkać, to jeszcze nie teraz. Proszę to spotkanie przełożyć w czasie. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze nie jest pan uwolniony. A dopóki pan będzie zależny, nie będzie pan dla niej atrakcyjny. Ona się spotka, dostanie tą informację, której potrzebowała i zniknie. A dlaczego ja wiem, że pan nie jest jeszcze uwolniony od jej czarów? Dlatego, że pan pisze tu o niej. A kiedy jesteśmy, kiedy ktoś nas no, już nie interesuje, to nam po prostu nie chce się pisać. A tym bardziej, że w jakim kontekście pan pisze, że ona przestała odnosić sukcesy, ja odnoszę, czyli pan, rozumiem, że w jakiś sposób tam obserwuje, co się dzieje w życiu pana eks, tak? Proszę przestać to robić, jeśli to jest tak, oczywiście. Przestać ją obserwować, przestać o niej myśleć i zacząć obniżać jej ważność dla siebie. Tym bardziej, że panu to jest zrobić łatwiej niż dziewczynie. Tak, jak nie być toksyczną osobą, na czym polega osoba toksyczna?
Oj, no to już naprawdę takie zbyt pytanie, no taki alfabet. Osoba toksyczna zatruwa życie innym ludziom dookoła siebie, krytykuje, stosuje NLP, nawet nie wiedząc o tym. To, że my nie wiemy, że ktoś wobec nas stosuje NLP, to nie oznacza, że ktoś tego nie robi. Toksyczna osoba to jest osoba, w obecności której nic nam się nie chce. Nie mamy energii, nie widzimy sensu życia. Myślimy, że już nie jesteśmy tacy, jacy byli kiedyś tam, że wszystko to nie ma sensu i tak dalej, i tak dalej. Prawdopodobnie, że jeśli jesteśmy z kimś w związku, tak, mając takie myśli, że prawdopodobnie jesteśmy z osobą toksyczną. I bardzo łatwo to... przecież toksyk nie ma na czole napisane, że jestem toksykiem, tak? To jest tak samo, jak ktoś napisał, ja powiedziałam na jednym z wideo, że oddam kota do schroniska i niektóre osoby napisały, proszę nie oddawać kota do schroniska. Kochani, osoba, która jest w stanie oddać kota do schroniska, ona tego nigdy nie powie. Na odwrót, ona będzie zapewniać, że ona kocha koty, ona nigdy nie odda, tak? Powiedzieć, że ja oddam kota do schroniska, może tylko osoba, która no, w życiu nie odda, tak? No, jakby nikt nie powie o sobie tak strasznej prawdy, tak? Żaden toksyk nie powie, że on jest toksykiem. On będzie starał się zrobić wrażenie osoby cudownej, charyzmatycznej, takiej i tak dalej. I działanie toksyka, ono my nie posiadając tej wiedzy, którą posiadamy dzisiaj, możemy się męczyć latami w otoczeniu osoby czy osób toksycznych. I nie zauważać, że ktoś może nieświadomie, albo może na przykład celowo robi wszystko, żeby nas od siebie uzależnić. Albo żeby popsuć nam jakieś nasze tam poczynania, jakieś nasze plany, tak? I to się robi bardzo, bardzo łatwo. Tak. A coś stoją mi te pytania od Państwa. Witam Pani Tatianko, na żywo trafiła. Tak, trafiła Pani na żywo, Pani Weru. Jak wyjść z zaburzeń odżywiania? No są różne drogi, tak, NLP też się tym zajmuje, ale ja teraz nie będę o tym mówiła, dlatego że ja jednym zdaniem na to nie odpowiem. A nie jestem pewna, czy inne osoby też chcieliby to usłyszeć. A ja musiałaby chociażby 30 minut mówić na ten temat. I w nurcie NLP, tak, albo w innym jakimś nurcie, tak, zbadać przyczyny przede wszystkim, dlaczego są zaburzenia odżywiania, jakiego charakteru, tak, i zadawać pytania, no ja nie jestem w stanie. Jednym zdaniem ja na to nie odpowiem. Tak. Facet, z którym się spotykam, wybrał inną kobietę. Po pół roku zadzwonił i powiedział, że jej nie kocha, ale minął rok i nadal z nią jest. Dlaczego tak się zachowuje? Pani Agnieszko, ja nie wiem, dlaczego on tak się zachowuje. Nie mogę, nie mam prawa tak strzelać i ja nie znam jego, nie znam panią. Nie znam Państwa historii, tak? A to wszystko, wiele rzeczy zależy od kontekstu sytuacji. Może jest po prostu nieodpowiedzialny, może nie szanuje swoich słów, może, nie wiem co, może Pani jakoś się zachowała, że Pani go sprowokowała, może, ja nie wiem, to jest takie, proszę się nie gniewać, ale no, ja tego... Nie odpowiem. O, też długo mam bulimię, wychodzę stopniowo. Mhm. Kocham panią. Dziękuję, tak. Tak. Pani Łukaszu. Kocham panią i uwielbiam. Ojejku, dziękuję, jak mi miło. Jak wyjść z zaburzeń odżywiania? Nie, dziewczyny, o zaburzeniach odżywiania teraz nie ten.
Osoba, z którą się spotykam od 3 miesięcy, była aktywna na Tinderze. Napisała mu, czy chce kontynuować znajomość, czy odczuwa potrzebę poszukiwań na Tinderze i brak odpowiedzi kilka dni. Czy się odezwie? Tak, osoba, z którą się spotykałam od 3 miesięcy, była aktywna na Tinderze. Napisała mu, czy chce kontynuować znajomość, czy odczuwa potrzebę poszukiwań na Tinderze i brak odpowiedzi kilka dni. Czy się odezwie? Po pierwsze, pani zrobiła błąd, że pani napisała i zadała to pytanie. Jeśli pani się spotyka z kimś i widzi przez 3 miesiące, i spotyka pani na Tinderze tą osobę, ja nie bardzo rozumiem, po co pani tej osobie zadaje pytanie, czy chcesz być ze mną, czy chcesz szukać tu przygód na Tinderze. Jeśli człowiek jest na Tinderze, jest aktywny, no to już jest odpowiedź, jakby, czego on chce, tak? Ja nie rozumiem, co się zmieni w zależności od jego odpowiedzi. Jeśli on pani powie, nie, chcę być z tobą, nikogo tu nie szukam, pani w to uwierzy, widząc, że on jest aktywny na Tinderze. Więc po co to pytanie, tak? Dlatego ja uważam, że nie trzeba zadawać, nie trzeba było zadawać to pytanie, widząc go na Tinderze, bo jakby pani już dostała odpowiedź. Czy się odezwie? Bardzo możliwe, że się odezwie za jakiś dłuższy czas, jeszcze nie teraz. Gdyby pani nie zadała to pytanie, to odezwałaby się szybciej. Ale tutaj mnie martwi, ja powiem swoje zdanie, pani zrobi z tym, co pani chce. Pani powinna teraz zająć się pracą nad sobą, dlatego że ja nie widzę przyszłości dla tej relacji, dlatego że jest pani minusem, dlatego że pani zależy bardziej niż jemu i nic dobrego z tego nie wyniknie. Dopóki pani jest minusem, będzie pani schodziła coraz niżej i niżej w tym byciu minusem. A minus nikogo nie interesuje, on nie jest w stanie zaciekawić sobą. I pani zadaniem jest, tym bardziej, że przy okazji będzie skutek uboczny, że on szybciej się odezwie, jeśli pani zacznie pracę nad sobą. Pani teraz go blokuje, gdzie się da. Dlaczego blokuje? Dlatego, że kiedy pani zacznie pracę nad sobą, przestanie o nim myśleć. On się do pani odezwie i będzie to, co mówiliśmy, o czym mówiliśmy trochę wcześniej, tak? Że nie może pani się jeszcze z nim spotkać, pani jeszcze się nie zmieniła. Pani powinna przejść taką metamorfozę, żeby po spotkaniu z nim, żeby człowiek to zobaczył, że pani zmieniła się nie tylko od zewnątrz, ale też wewnątrz. A żeby to zrozumieć, wystarczy 7 sekund. Nawet nie musicie o niczym mówić. On tylko się z panią spotka i on wszystko zrozumie. Czy pani udaje, czy rzeczywiście. Jak tylko on zobaczy, że pani się nie zmieniła i pani tak samo zależy jak kiedyś, on straci w momencie całkowite zainteresowanie panią. Więc jeśli pani chce, żeby on szybciej zadzwonił, chociaż ja uważam, że motywację powinna pani mieć inną. Ale załóżmy, niech to na razie będzie motywacją. Dobre i to. Zaczyna pani pracę nad sobą. Zero myślenia o tym kimś. No i nigdy więcej nie zadawać pytania, czy chcesz być ze mną. Tak jak mówiliśmy na poprzednim live'ie, słowa to tylko, i na kilku nawet innych, słowa to są tylko słowa, to są śmieci, to jest piana, to jest nic. Patrzymy na czyny. Gdyby on chciał być z panią, czy on by siedział na Tinderze? Nie, on by był z panią. Co mu przeszkadza być teraz obok pani? Już ma pani odpowiedź, tak? Ale to logiczne dla mnie, że w życiu by pani nie oddała. No widzi pani, to dla pani logiczne, a ktoś uwierzył w to, że mówi, że o, tam do schroniska, tak? Tak. Czy się odezwie? W ogóle martwi mnie to pytanie. Ja nie lubię, kiedy ktoś zadaje takie pytanie. W sensie nie lubię, bo ponieważ ja wiem, ile to tą osobę kosztuje. Jeśli ktoś zadaje mi pytanie, czy ta osoba się odezwie, ja po prostu wiem, w jakiej sytuacji jest ta osoba. W takiej bardzo niefajnej, z której trzeba uciekać jak najszybciej. Dziecko mojego partnera, któremu zmarła mama, mnie nie akceptuje. Co zrobić? Jak z nim rozmawiać?
ile lat ma dziecko i jak dawno zmarła mama, jakby pani napisała. Tak czy inaczej, dać spokój, nie rozmawiać z dzieckiem z pozycji rodzica, tylko na poziomie dziecko-dziecko. I to tak na pierwszy rzut oka, jakby mówię, tak? Nie znając jeszcze sytuacji. I nigdy nie starać się udawać mamy dziecka. Mamę dziecko ma jedną i pani może być tylko taką przyjaciółką, może nawet być najlepszą przyjaciółką, tak? Ale to wszystko trzeba robić szczerze. I nie wiem też, ile czasu minęło od tego, jak umarła mama. Jak nie być toksyczną osobą? A pani jest tak toksyczna? Dobry wieczór, poproszę o zapisanie live. Tak, jeśli się da, zapiszę oczywiście. Tak, pani Taniu, nie mam przyjaciół. Mama mi mówi, daj się lubić, jesteś dziwna, co robić? Źle mi z tą samotnością. Pani się czuje samotna nie dlatego, że pani nie ma przyjaciół. Pani się czuje samotna, że dlatego, że pani nie ma siebie u siebie. To, że pani będzie miała mnóstwo przyjaciół, to niczego nie zmieni, jeśli pani nie będzie miała siebie. Nie będzie miała oparcia w sobie, nie będzie ciekawie spędzała sama ze sobą czas. To nic nie da. Można być bardzo samotnym i w tłumie, i w związku, i to jest jeszcze gorsza samotność. Także tu nie nad tym pani myśli. I poza tym pani mama mówi, że daj się lubić. No to ja nie rozumiem, co znaczy daj się lubić. To ja mam wszystkim nadskakiwać, czy nie wiem, czy być wygodna, czy prosić, czy co. Ja boję się, żeby pani nie wyciągnęła złych wniosków z tego, tak? Nie, to nie ma sensu. Też nie znam pani, tak? No, co mogę powiedzieć? To jest błędna droga, tak czy inaczej, próbować przy pomocy innych ludzi zakryć swoją pustkę w środku, tak? Czy przy pomocy partnera, czy przy pomocy przyjaciół, tak? Partner odejdzie i co? I będzie pani jeszcze w gorszej sytuacji, niż zanim pani go spotkała, ponieważ pani się jeszcze uzależnie, a z braku alternatyw, z braku umiejętności robienia życia swojego ciekawym i bez partnera, on będzie dla pani bardzo silnym narkotykiem, tak? Nie może pani inaczej delegować innym ludziom dbanie o pani spokój, o pani zakrywanie po prostu pani tej dziury. Najprościej mówiąc, co pani powinna zrobić? Przestać się przyjmować, że nie ma pani przyjaciół, znaleźć coś, co panią w życiu interesuje, co dla pani stanowi wartość, co pomaga rozwinąć pani swój potencjał, zacząć się tym zajmować i z czasem robić to tak profesjonalnie, że mogłaby pani za to dostawać pieniądze. Ja zawsze mówię jedno i to samo, ale uważam, że to będzie świetny sposób na to, żeby nie czuć się samotną, ponieważ wzrośnie pani samoocena i nie bezpodstawnie, nie dzięki afirmacjom, tylko dzięki skutkom, które pani zobaczy, przechodząc jakąś pracę nad sobą, tak? Dokonując jakiejś pracy nad sobą. A poza tym przyjaciele sami zaczną pani szukać, kiedy pani odnajdzie swoją drogę i będzie wykonywała coś, co jest przydatne i potrzebne innym ludziom. Ja myślę, że tu lepiej stawiać na zasoby, na swój talent, na swój potencjał i wtedy przyjaciele sami panią odnajdą. Co robić, aby eks mnie odblokował i zechciał kontaktu z powrotem? Bardzo za nim tęsknię i dowiaduję się, co u niego przez znajomych. No nie. Pani Dario, tyle lat o tym mówimy. Jeśli pani za nim tęskni, jeśli pani chce, żeby on panią odblokował, pani robi dokładnie wszystko to, żeby tak nie nastąpiło. Pani dowiaduje się informacji o nim, pani myśli o nim,
Pani chce, żeby on wrócił, żeby on panią odblokował. Co tam pani narobiła takiego, że on panią zablokował? Ale dobra, nieważne, co pani narozrabiała, to nie ma znaczenia. Pani zadaniem jest teraz szybko, natychmiast, gwałtownie, radykalnie zniknąć z jego radarów. I wtedy czas zrobi swoje, tak? Wszystkie te negatywne rzeczy, które pani zrobiła w tej relacji, one opadną i się zapomną. A pani przełączenie uwagi na coś innego albo na kogoś innego, a najlepiej na jedno i na drugie, spowoduje, że były zatęskni. To nie będzie od razu, to wymaga czasu. Ale jeśli pani uczciwie zacznie pracować nad sobą i przestanie o nim myśleć, nie udawać, tak? Nie poblokować go, a samej lewymi jakimiś drogami obserwować go z konta koleżanek. Nie. Jeśli pani uczciwie zacznie pracę nad sobą i przestanie, zabroni sobie myśleć o nim, to on panią odblokuje i znajdzie. I proszę mi wierzyć, że nikt nie jest głupi. Mężczyzna, kiedy chce, on znajdzie i możliwości, i sposoby, i wszystko na świecie. Tylko, że pani robi na razie dokładnie na odwrót. Robi pani wszystko, żeby to nie nastąpiło. Dzięki za podpowiedź. Tak. Czy jest szansa na film dotyczący poprawnego rozstania zawodu? Chyba mamy taki film. Kiedyś bardzo, bardzo dawno temu chyba mieliśmy taki film. Co na kanale? Jak się dogadać, aby dzieci najmniej ucierpiały? Jak postępować, aby sobie też nie zatruć życia i zacząć być bez niego? Proszę poszukać na moim kanale film o rozstaniu. Mi się wydaje, że były takie filmy. I nawet klienci mi kiedyś mówili, jeden pan mówił, że postawił przed sobą komputer, gdzie oglądał to moje wideo i dzwonił do swojej byłej i robił tak, jak tam zalecałam zrobić. Opowie pani kiedyś o wadach bycia plusem? Mogę nawet teraz opowiedzieć. W relacji trzeba dążyć nie do tego, oczywiście pick-upper albo manipulant, albo inny toksyk dąży do tego, by być plusem, tak? Żeby zdominować drugą stronę, mieć nad nią władzę. Ale w relacjach nie o to chodzi. W relacjach powinien być balans, powinna być równowaga. Dlaczego? Dlatego, że tak samo jak minus cierpi w relacji, gdzie jest nieszczęśliwy, jest zakochany i nie dostaje tego, czego chce, to plus cierpi tak samo. Plus z jakiegoś powodu pozostaje, plusem jest osoba, która z jakiegoś powodu pozostaje w relacji, gdzie jest nieszczęśliwa. Jakieś tam, z jakiegoś powodu, nieważne z jakiego, tak? Plus nie kocha, a cały czas jest przez minusa nękany i proszony o uwagę, o miłość, o seks, o wszystko. A plus tego nie chce. On nie może patrzeć na minusy, tak? A musi to wszystko robić i im więcej tego robi, tym większe obrzydzenie i zniechęcenie odczuwa do minusa. Tak? I plus, no jest nieszczęśliwy, może inaczej, ale w tym samym stopniu co minus, tak? Tylko, że no, u nich to jest inaczej. Plus potrzebuje czegoś innego, plus potrzebuje wolności. Plus potrzebuje, żeby go zostawili w spokoju. I plus potrzebuje też pracy nad sobą, żeby nie być w relacji, w której on być nie chce. To jest też jeszcze, to naprawdę jest ogromne męczenie, tak? Być w relacji z kimś, kogo nie kochasz. Nie chcesz, nie szanujesz, nie wiem, nie, no nie masz ten. A jesteś zmuszony do dawania siebie. Także plusem wcale nie jest. Powinny być dwa niewielkie minusy w relacji, tak? Żeby jeden był minimalnie zależny od drugiego i drugi był minimalnie niezależny, tak? Ale żeby oprócz tego każdy z nich miał swoje sprawy, swoje hobby, swój rozwój i tak dalej. Żeby to nie była patologiczna zależność, tak? Boże, ten kot mnie buszuje tu. Jak mam postawić granice partnerowi, żeby... Już. Przepraszam, że się chwieje telefon, to ze sprawą kota.
który zwraca mi uwagę w sprawach nieistotnych, na przykład dlaczego kupiłam środki czystości, dlaczego piszę SMS do córki w dwóch językach, dlaczego wchodzę na eBay i tak dalej. No spytaj się go, a dlaczego ty zadajesz mi głupie pytania? Granice. Jak tu postawić granice? No to w zależności od sytuacji. Rozumiem, że... Czy ja dobrze rozumiem, że on to robi z wyrzutem, tak? Że po co to kupiłaś, tak? Jeśli o to chodzi, że on robi to, mówi to z wyrzutem, że po co robisz to, czy po co to, to powiedzieć, że kochani, ja już nie mam 5 lat i ja naprawdę jestem dorosła dziewczyna i potrafię zadbać o siebie i podjąć decyzję, co według mnie powinnam robić w tej czy innej chwili, tak? Nie musisz mnie pilnować i tak dalej. Tak delikatnie powiedzieć i patrzeć, jak on się zachowa. Jak dbać o relacje, wskazówki i lekcje? Zaraz. Jak dbać o relacje, wskazówki i lekcje? Nie rozumiem pytania. Więcej szczegółów bym potrzebowała. Dbać o relacje. Taką uniwersalną wskazówką mogę powiedzieć, że dbać o relacje trzeba dbając o siebie, o swój rozwój, o swoją autonomię i niezależność. Bycie niezależnym, bycie ciekawym, interesującym, czyli pompować w siebie różne zasoby, wiedzę, naukę, tam rozwój na różnych tam płaszczyznach. Tak? Każdy ma coś swojego. Mieć swoje jakieś życie, w takim sensie, że mieć zainteresowania, tak? Nie żyć tylko partnerem i tylko związkiem, tylko tą relacją, tak? I to jest najlepsze, co można zrobić dla relacji. I jeszcze, to jest tak na pierwszy rzut oka. I jeszcze drugie, co też jest ważne, troszeczkę mniej mieć, jeśli my mówimy o zdrowym związku, tak? My nie mówimy o toksycznym. Mówimy gdzie, o związku, gdzie partnerzy są adekwatni, nietoksyczni i zdrowi psychicznie. To troszeczkę mniej. To nie tylko związków dotyczy, w ogóle relacji. Troszeczkę mniej skupiać się na wadach innych osób i więcej, coraz więcej myśleć o swoich jakichś brakach i niedociągnięciach, pracować nad sobą. A dla innego, dla partnera zwłaszcza, być bardziej wyrozumiałym i no to w ogóle na tym polega miłość, tak? I mniej krytykującym, tak? Zadawać sobie pytania, co ja mogę zrobić dla niego, ale jeśli ludzie się kochają, to się dzieje automatycznie, że po prostu, że no chce się robić dla drugiej osoby coś, żeby czuła się komfortowo albo bezpiecznie, albo szczęśliwie, tak? Troszeczkę mniej myśleć o sobie, więcej o partnerze i przestać krytykować, w ogóle najlepiej nauczyć się nie zauważać, jakby, może zauważać, ale w ogóle wyższy poziom intelektu, inteligencji, to jest nie brak oceniania. To kiedy my mówimy, że ktoś ma jakieś tam problemy albo wady, albo z czym się nie zgadzamy, ale nie mówimy nic o tym. Kiedy my możemy patrzeć, ale nie komentować, tak? No dlatego, że my sami o sobie wiemy, jak dużo do przepracowania mamy w sobie, tak? Nie wiem, może chaotycznie tak mówię, ale ja mówię teraz o zdrowych związkach, tak? Po prostu trochę mniej pretensji, trochę więcej, co ja mogę zrobić dla niego albo dla niej. Nie mówimy o toksykach. Z toksykami w związku na odwrót jest. Jest po prostu przygnieciona kobieta albo mężczyzna, tak, w roli ofiary i on tylko i robi, żeby zaspokoić toksyka, tak? Co by tu wymyślić? Tak, zasoby, jeszcze raz zasoby. Zasoby, pani Wero, ja się zgadzam z panią, absolutnie. Być niezależnym od innych, ale być w każdej chwili, móc pomóc innym, tak? Najbliższym, ale robić to tak, żeby nie być z kolei wykorzystywanym. Ale dać się wykorzystać nawet
jest lepiej niż samemu wykorzystać. Ja się pomyliłem, okej, to jest moje doświadczenie, ale to i tak jest lepsze niż gdybym ja kogoś oszukał. Mhm. Tak, dziękuję za ciepłe słowa, pani Reniu. Jak sobie radzić z kolegą z pracy, z którym miałam konflikt? Teraz jest normalnie, ale próbuje mnie ośmieszać za każdym razem. Jak wyjdę z pokoju, wracam i widzę uśmieszki, z nimi mam normalne relacje. Z którym miałam konflikt. Teraz jest normalnie, ale próbuje mnie ośmieszać za każdym razem, jak wyjdę z pokoju. Skąd pani wie, że kiedy pani wychodzi z pokoju, to on panią ośmiesza? Proszę napisać, tak? Bo ja nie wiem, czy może pani się to wydaje. A jeśli robię to w obecności osób trzecich, to nie powinna pani tak puszczać to mimo uszu, tylko się spytać, zapytać, zadać. Pani go lepiej zna, tak? Będzie pani lepiej wiedziała, jakie pytanie zadać, ale pytanie trzeba zadać, że słuchaj, powiedz, o co ci chodzi, tak? Nie wiem, może zakochałeś się we mnie, czy co? Powiedz, to ci, nie wiem, spróbuję jakoś pomóc, bo cały czas wyśmiewasz mnie i tak dalej. Wiesz, że są jakieś ukryte korzyści z tego, tak? I są różne takie sytuacje. I dziwi mnie, że człowiek dorosły zachowuje się w ten sposób, że kogoś wyśmiewa. W razie czego, no, niedaleko mamy dobrego psychologa, psychiatry, ci pomogą oczywiście. Tatiana, mam dwie siostry, jesteśmy już bliżej 40 niż 30 lat. Nie możemy znaleźć partnerów, mimo chęci nie jestem zdesperowana, rozwijam się. Dbam o poczucie wartości, ale czasami brak kogoś bliskiego. Ale proszę mi zadać pytanie. Nie ma pytania, nie ma odpowiedzi. Tak? Pani napisała, opisała sytuację, pytania nie ma, więc ja nie mam prawa odpowiadać. Jak ktoś jest eks, to nie bez powodu, kochani, to prawda. Jak ludzie manipulują, jakieś wskazówki, co się przypomni. Jak ludzie manipulują? Ludzie manipulują świadomie i nieświadomie. Ludzie manipulują częściej niż nam się wydaje. Możliwe, że my też manipulujemy, jeśli nie wiemy o tym, to nieświadomie. I możliwe, że w ten sposób możemy krzywdzić innych, na przykład własne dzieci. Ponieważ nie zdajemy sobie sprawy, że mówienie słuchaj, no dostałeś czwórkę, no czemu nie dostałeś piątki, co? No, a jest ktoś w klasie, kto w ogóle piątkę dostał z wypracowania? Jest. No widzisz, czyli inni mogą, tak, a ty nie możesz. Nie wiem, dlaczego, czym ty się cieszysz w ogóle z czwórki, on się cieszy. Popracowałbyś, posiedziałbyś dłużej w niedzielę nad lekcjami, dostałbyś piątkę. My mówimy to w dobrej wierze, tak? Że nam się wydaje, że krytykując, my sprawimy, że dziecku od razu zechce się uczyć i tak dalej, i on wierzy w siebie, ale dziecko się nauczy tylko tego, że jest nieudacznikiem, że ile by nie zrobił, tego i tak nie wystarczy i on nigdy nie osiągnie, nikogo nie zadowoli. A poza tym dziecko uczy się w ten sposób, że inni mają prawo go oceniać i inni w tej ocenie są lepsi. Ponieważ kiedy on ocenił siebie, że dostając czwórkę jest super i ucieszył się z tego, to ktoś inny go oceniał, że czwórka to w ogóle nie ma się z czego cieszyć, tak? No popatrz, no i nie dostali jakoś piątki. Czyli on się uczy, ono się uczy, dziecko, że inni mogą, inni wiedzą lepiej, tak? Tak, kocie, odejdź, bo do schroniska pojedziesz zaraz. Podrapał mnie, przepraszam. Tak. Co chciałam powiedzieć? Manipulują. No, to był przykład takiej nieświadomej manipulacji, tak? Bo mama chciała jak najlepiej. No, chcemy jak najlepiej.
A wychodzi jak zawsze. Jak rozstawiać się w sytuacjach bez wyjścia? Aha, tu pani film, tak. Mhm. Próbuję się rozstać z kimś, kto wciąż tego nie akceptuje. Ojej, tak, nie akceptuje. Zachowuje się, jakbyśmy byli wciąż parą. Już. Oczekuje i obwinia, czuje się bezsilna. Chodzi tu w nocy bezkarnie. Ja nie bardzo rozumiem, co to znaczy. Próbuje rozstać się i bezskutecznie. Po prostu pani się rozstaje i koniec. Wchodzi w nocy bezkarnie, a próbowała pani wymienić zamek i zaskoczyła mnie pani. Nie wiem, jak można próbować rozstać się, a druga... To nie pani problem, że druga strona tego nie przyjmuje czy nie akceptuje. To przecież pani się rozstaje, to jest pani decyzja, to jest pani życie. Czemu pani się przyjmuje to, jak odbiera to druga strona? Jeśli pani postanowiła się rozstać, widocznie pani ma ku temu jakieś powody. Czemu pani się przyjmuje tym, czy ktoś to akceptuje, czy nie? No to jest jego problem, tak? Każdy człowiek rozwiązuje swoje problemy w miarę potrzeb, tak? Zmienia pani zamek, żeby on nie wchodził w nocy. I tyle. I nie wiem, no blokuje go pani, żeby tam nie wydzwaniał. Tak, jak sobie radzić z kolegą z pracy, z którym miałam kontakt, konflikt? A, nie, to już było, to coś nam... To już było. Tak, coś nam tutaj. 2 lata po rozstaniu z toksykiem. Nadal mam niechęć do związków i poznawania mężczyzn. Czy to normalne? Oczywiście, że to jest normalne. Ja myślę, że z toksykiem przeżyła pani więcej niż 2 lata, więc normalne, że pani dochodzi do siebie i ma pani taki niesmak. No i spokojnie. Proszę się skupić na sobie, rozpieszczać siebie, myśleć o sobie, nie wiem, robić to, co pani lubi robić, spotykać się z tymi osobami, z którymi pani lubi się spotykać. I ta niechęć z czasem przejdzie, tak, ale niczego nie forsować. Ale to jest normalne, tak, że po toksycznej relacji, no nie chcemy po prostu, tak, że dziękuję Bogu, że już nic nie musimy. Ale ja myślę, że jak pani spotka odpowiedniego mężczyzny, to będzie okej. O Lizie Feniks rozmawiamy, chcecie, kochanie, bo tam ostatnio mąż napisał 2 takie posty. Także jeśli chcecie o Lizie Feniks, proszę dać znać i powiem, co napisał jej mąż. Ja jeszcze myślałam, jestem tam. Tak. Pani Tatiano, kocham mojego chłopaka, ale nie mogę sobie poradzić z jego przeszłością. Kurczę, nie piszcie, kochani, na razie, bo mi uciekają te komentarze. Jest strasznie dużo komentarzy, ja nie nadążam. Wykorzystywał dziewczyny 15-letnią, a sam miał 22 lata przez okres roku. Dla mnie to jak pedofilia. Jak przerobić? Po pierwsze, skąd pani ma tą informację? Kto ją pani przedstawił? W jaki sposób? Tak, to też ma znaczenie. I ja myślę, że... Ja też nie znam postawy pani chłopaka teraz do tego, co było. I ja myślę, że to, co było przed panią, nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, co jest teraz. Jak pani chłopak, którego pani, jak pani pisze, kocha, jak on traktuje panią i jak on zachowuje się teraz, tak? Ja myślę, że to jest przyszłością, tak? To, że on... Nie, trudno mi powiedzieć cokolwiek o sytuacji. I przecież ja nie wiem, kto pani przedstawił. Może to są plotki. Tak? Jak ja mogę się odnieść? Może to ktoś pani tam coś naopowiadał. Może była inna sytuacja. Może tam jeszcze coś innego, tak? Ale tak czy inaczej, ja mogę powiedzieć, że to nie dotyczy pani. To nie była pani historia. I patrzę tylko na to, jaki on jest wobec pani. Tak, o Lizie proszę. Tak, o Lizie, dobra. Czyli ja strasznie się cieszę, że jej mąż prowadzi kanał dalej i ona chciała tego. I okazuje się, że on ma talent pisarski. Napisał ostatnio 2 posty. Jeden post był o tym, jak oni się poznali.
I on widzi w tym mistykę, dlatego że on jechał na parkingu podziemnym. Jechał samochodem i nagle na zakręcie otworzyły mu się tylne drzwi i uderzyły o słup. I on nie mógł uwierzyć, jak one mogły się otworzyć, tak? Bo przecież jest tam system ten, że gdyby on nie zamknął tych drzwi, to miałby ten sygnał, jak, kiedy jechał, tak? Ale nie miał tego sygnału, że ma otwarte drzwi, były zamknięte i same się otworzyły. I on oddał do mechanika drzwi, do naprawy i miał gdzieś 2 godziny spędzić, czekając na auto. Szedł po Sankt Petersburgu i doszedł do jakiejś takiej kawiarni, byle jakiej. No i musiał tam jakoś spędzić 2 godziny. I on był tam sam, było nieprzytulnie, jakoś tak średnio. I wchodzi dziewczyna nagle i zamawia kawę i spada jej chustka z chustka, tak, chustka z torebki. On podnosi i daje jej ją i pisze, że zawsze byłem nieśmiały, nie byłem śmiały, żeby zagadać do dziewczyny, zwłaszcza pięknej. I tu się odważyłem. I powiedziałem jej, że on tu musi siedzieć 2 godziny, to może pogadamy. Ona powiedziała, że pogadamy. Usiedli przy stoliku i ona powiedziała mu, że ma na imię Milana. Powiedziała nieprawdę. I rozmawiali. I on powiedział, że to był rok 2020 i mówi, że jest taki ciężki rok. Narzekał i coś tam mówił, że bardzo trudny rok i to i tamto. Ona mówi, że no wszyscy mają różne problemy. Ja na przykład, to i siła, jakby wielkość tych problemów zależy od no, porównania z czymś. Mówi, że ja mam onkologię na przykład. I ona mu powiedziała, że ona mieszka w Tiumeni, to jest bardzo daleko, to jest tam Syberia, strasznie daleko. Ale chce się przeprowadzić do Sankt-Peterburga i chce kupić mieszkanie albo chociażby samochód, ponieważ nie ma nawet gdzie trzymać własnych rzeczy. Oni porozmawiali, ona przeczytała mu jeden swój wiersz i powiedziała, że na Stichiru są opublikowane jej niektóre wiersze. I się rozstali. Ona poleciała do Tiumeni. On nie wziął jej telefonu i nie dał swojego nic, ale przez cały czas, przez następne 2 tygodnie cały czas o niej myślał. Tak. I on pomyślał, że z łatwością w razie czego ją odnajdzie, wiedząc gdzie ona publikuje wiersze. Ale nie chciał tego robić, coś mu podpowiadało, że jeśli to zrobi, to już nie będzie drogi, nie będzie mógł się wycofać. I on jechał w trakcie deszczu motorem na tory tramwajowe, poślizgnął się przewrócił, się mocno uderzył i pomyślał, że to dlatego, że cały czas myśli o Lizie, a potem pomyślał, że nie, to dlatego, że ja do teraz tak i nie zadzwoniłem do niej. On zaczął szukać jej numeru telefonu i mimo, że wydawało mu się, że to łatwe, on znalazł z trudem, zadzwonił do niej i dowiedział się, że ona jest w Tiumeni i ona mówi, że ona nie wie, czy będzie wracać, czy nie zostanie w Tiumeni i że robiła teraz badania i wszystko wygląda, no, że ma problemy. I on powiedział, ty przecież nie masz na imię Milana, tylko Elizaveta. Ona mówi, tak, mam na imię Elizaveta. On mówi, od tej chwili, Elizaveta, wszystkie twoje problemy się skończyły. Kupił bilet i następnego dnia na samolot był w Tiumeni. I powiedział, że on przyleciał za nią i że do Sankt-Peterburga oni wrócą razem. I tak to się stało. Liza zresztą też o tym mówiła. A nie wiem, kto z Państwa, kto oglądał jej te wideo, ja zauważyłam, u niej zawsze był bukiet świeżych kwiatów obok niej. Ja tak myślałam. I w następnym poście jej mąż pisze o tym, jak oni siedzą w pubie, gdzie
oglądają mecz, oni nie są kibicami, ale po prostu wyszli, żeby się napić piwa, pogadać, no, poczuć tą atmosferę, tak, Pitera. I opisuje ich rozmowy, że ona mówi, że oni mówią o testosteronie, estrogenach, tak, że testosteron powoduje, że mężczyzna jest dominujący, silny, wytrwały, że jest prawdziwym mężczyzną. Jeśli mężczyzna ma więcej estrogenu, to jest taki, no taki nijaki, tak, tak jak dziewczyna. A dziewczyna na odwrót powinna mieć estrogeny. I Liza mówi, że więcej, że kobieta powinna dawać swojemu mężczyźnie, swoją kobiecą energię. A skąd ona powinna ją brać? Z tego, jak mężczyzna otwiera jej auto i patrzy na nią. Nie od niechce nie otwiera, tylko jak on to robi. Że kupuje jej kwiaty, a jej mąż mówi, że przecież ci zawsze przynoszę kwiaty. Ona mówi tak, ale po prostu ci mówię. No i w każdym razie Liza mówi, że utrzymywać rodziny powinien mężczyzna, bo to jest jego działka, a kobieta powinna po prostu się rozwijać i dawać swoją kobiecą energię mężczyźnie, że mężczyzna najbardziej tego potrzebuje. No i tam jest ich rozmowa. Oczywiście przylecieli tam hejterzy i zaczęli się mądrzyć, że oni chcą pracować i nie chcą, żeby ich mężczyzna utrzymywała. Po prostu ludzie nie rozumieją, gdzie wypada, gdzie nie wypada, czy ktoś ich pyta o zdanie, czy ktoś nie pyta o zdaniach, tak? I w ogóle człowiek przeżywa teraz żałoby. Umarła jego ukochana osoba i wy tam się wymądrzacie i piszecie o sobie. Was się ktoś pytał o zdanie. Ja naprawdę, ja rzadko kiedy komentuję, ale wczoraj nie wytrzymałam i odpowiedziałam tym hejterom, tak? I rady dają, że trzeba było nie na piwie takie rozmowy prowadzić, a w bibliotece. No ja tam napisałam po prostu. Nie wytrzymałam i napisałam, że no, pana się o zdanie nie spytali, gdzie mam te rozmowy prowadzić. No i ktoś tam napisał, że ona nie chce być taką słabą kobietą jak Liza, żeby tylko się rozwijać, a żeby mężczyzna ją utrzymywał. Ona chce być silna. A ten mąż od Lizy napisał, że no ludzie nie kumają w ogóle, tak? Człowiekowi umarła ukochana żona. On może pisać, co chce. My możemy go podtrzymać albo się zamknąć, tak? Ale nie dyskutować i nie pisać, jacy my jesteśmy w ogóle, kiedy nas nikt nie pyta o zdanie, tak? Mówi, ja się dziwię takim osobom. Wymądrze się gdzieś indziej, tak? Ale nie tam, gdzie człowiek pisze zabity żalem i tragedią. I wyleciało mi z głowy, jak poczytam tych heterów durnych. On napisał, że chce ci powiedzieć, że moja Liza była słabą kobietą. Ona osiągnęła, ona miała taką siłę, o jakiej ja nie mogłam nawet marzyć. A ja żyłem z gwiazdą w cieniu jej odblasków, czy jakoś tak, tak pięknie napisała, się wzruszyłam. No widać, że on bardzo kochał i... Dlaczego Liza powiedziała, że ma inaczej na imię? Nie wiem, może nie ufała, może nie wiem, dlaczego powiedziała, że ma inaczej na imię. Nie wiem. Może nie chciała pierwszemu lepszemu mówić, jak ma na imię. Nie mogę teraz zaglądać na kanał Lizy, bo robi mi się bardzo smutno i ciężko. Mnie tak samo, ale ja wchodzę codziennie tam. Mnie tak... ostatnio miałam taki średni humor. I wyobraziłam sobie, a ja z Lizą rozmawiałam przez Instagram, tak? I tam komentowała, ona polajkowała mój komentarz, ale ja wyobraziłam sobie, co powiedziałaby teraz Liza na te moje rozterki, tak? I ja po prostu wyobraziłam sobie, jak ona się uśmiecha i mówi, że to olej, to tam choć idziemy tam gdzieś tam na kawę albo na jakieś tam takie kobiece te... I to jest w każdym poście jej męża widać, jak bardzo on ją kochał, że to jest prawdziwa miłość i że ja napisałam mu, żeby on kontynuował pisanie, opisywanie ich historii, żeby napisał książkę i uważam, że byłoby dobrze nakręcić film o jej historii. Bardzo dużo ludzi ją pokochało i też taka pouczająca historia.
Dziwne, że ten człowiek okazał się taki wspaniały. To brzmi jak początek relacji z narcyzem. Lovebombing, tak, ale to nie był lovebombing, dlatego że narcyz jest w relacji, udaje w relacji kogoś, kim nie jest w ciągu 3 miesięcy, mniej więcej niż 3 miesiące. Dlaczego? Dlatego, że on udaje kogoś, kim nie jest, i jest dla niego to trudne, on nie jest taki. Więc on, żeby po prostu uzależnić od siebie osobę, na którą on poluje, on udaje takiego wspaniałego, lovebombing i tak dalej. I to trwa nie dłużej niż 3 miesiące. I potem wychodzi jego prawdziwa twarz. Oni nie wytrzymują po prostu, nie mogą dłużej udawać. A Liza, to małżeństwo trwało 3 lata, dosłownie. 6 grudnia on poleciał po nią 2020 roku i teraz w grudniu albo koniec listopada ona umarła. Właśnie ja się na przykład dziwiłam i cieszyłam się, że ona, mając taką przeszłość, nie trafiła na jakiegoś toksa. Tam rzeczywiście była miłość. Tak, pani Tatiana, jak poznać, kiedy na to, co ktoś mówi, dla nas odzywa się nasza trauma? Na przykład facet mi mówi o innej, że jest ładna, albo głupie żarty, a kiedy to jest obniżanie naszej wartości, manipulacji, chamstwo. No ja uważam, że to w ogóle jest nie na miejscu w obecności swojej dziewczyny chwalić i zachwycać się inną kobietą. No to jest ten. I co zrobić? Nie mówić mu, żeby tak nie robił, tylko metoda lustrza. Zobaczy pani, będziecie w kawiarni tam czy gdzieś, o, popatrz, jaki on ma fajny tyłek. Zachwycać się po prostu innymi mężczyznami, żeby poczuł, jak to jest, nie? Kto wie, jak nazywa się kanał tej pani Lizy? Liza Feniks. Wielu razy w życiu się z tym spotkałam, a u mnie, uciekamy, u mnie rodzinne nie było takie małżeństwo. Zaraz. Które zaczęło się od innego imienia. A no, tak często bywa. Pani, historia to są nasze myśli w danej sytuacji. Spostrzeżenie, intuicja podała fałszywe imię, bo każdy w pewnym stopniu boi się spontaniczności, a może to jednak miłość. No. Ale wiecie co, dziewczyny, na co chcę zwrócić uwagę? Zobaczcie, on zadzwonił do niej i on przyleciał po nią, tak? A widzimy tutaj różnicę, kiedy facet dzwoni do dziewczyny i mówi, przyjedziesz dzisiaj do mnie, tak? A rano nie chce jej zawieźć do domu, albo robi to od niechcenia, jakby, tak? A między innymi w tym jego wpisie męża tej Lizy, oni mówią o tym, że mężczyźni zrobili się bardzo tacy kobiecy, że nie podejmują decyzji, że nie ma ten. I on, jej mąż, powiedział, że uważa, że to dlatego, że kobiety zbyt wiele teraz biorą na siebie i stają się niezależne i tak dalej. No w każdym razie na ten temat rozmawiali. Tak, jak zrepostować i czy w ogóle koledzy z pracy, bo mówi do mnie, że ja to się nie rucham i jestem cnotką i w ogóle nie uprawiam seksu, tak? Wiem, jak to brzmi, ale chcę to ukrócić. W ogóle taki dziwny tekst. Gdzie pani pracuje? Ja myślę, że jeszcze przed tą sytuacją pani pozwalała widocznie na jakieś żarty albo traktowanie siebie w jakiś taki sposób, który pokazał mu zielone światło do tego, że można się do pani odzywać w taki sposób. Pani powinna była ukrócić to dużo wcześniej, teraz będzie to zrobić trudniej,
ale powinna Pani w tym wytrwać. Jak Pani to zrobi, nie wiem. Proszę sobie pomyśleć i zastanowić się. Nie znam Pani kolegę, nie znam otoczenia, w którym Pani pracuje. Ja zrobiłabym to bardzo bezpośrednio i wprost, ale ja zrobiłabym to dużo wcześniej, tak? Ja nie cierpię takich tekstów. Ja w ogóle nie, no, trudno. Przypuszczam, że Pani zbyt przez dłuższy okres czasu pozwalała na wiele ze strony tego kolegi i może nie tylko jego, tak? Że chłopak potrafi takim tekstem rzucić w Pani kierunku, tak? Jak postawić granicę? Powinna Pani stanowczo powiedzieć, że to nie jest zabawne i że Pani sobie tego nie życzy. Ale powinna Pani to mówić patrząc prosto w oczy i nie żartować i nie uciekać spojrzeniem. Ja nie sądzę, że za pierwszym razem to zadziała. On będzie myślał, że Pani blefuje i będzie nadal próbował takich różnych zaczepek, tak? Więc Pani mu powinna pokazać, że Pani nie blefuje i on będzie miał jakieś tam konsekwencje. I rzeczywiście powinien je mieć, ale no to akurat jest Pani wina. W jakiś sposób go Pani zachęciła, żeby doszło do takich tekstów przykrych. Pani Tatiana, jak zrobić? A, tak, jest. Moja koleżanka stosuje NLP na swoim nowym chłopaku. Czy to działa długoterminowo? Na przykład mówię mu, że to niesamowite, że tak pasujemy do siebie. Jest to nie 11 lat młodszy, bo boję się go stracić. No i bardzo dobrze, no i ten. I bardzo dobrze, że tak mówi, bo tu nie ma nic złego. Ona nie mówi mu toksycznych rzeczy, tak? Czy to działa długoterminowo? To działa, póki on jest z nią. NLP działa, dopóki stosujemy go. Kiedy przestajemy o tym myśleć i pilnować się, to stajemy się znowu sobą samym. Pani Tatiana, co zrobić, jeżeli eks-narcyz po rozwodzie z jego inicjatywy ma do mnie wielką nienawiść? Oczernia mnie, jest w związku, lekceważy to, jak rozumieć jego zachowanie, po co to robi. A po co Pani chce rozumieć jego zachowanie, po co on to robi, jeśli jesteście po rozwodzie? Może Pani go po prostu zablokować i tyle. Jeśli nie może Pani go zablokować, bo macie wspólne dzieci, to po prostu kontaktować się z nim tylko i wyłącznie na temat dzieci, na tematy dotyczące dzieci, a wszystkie inne jego jakieś hasła ignorować i nie odpowiadać. Tak, kociki, dobra, jesteśmy 68 minut razem. Będziemy się chyba żegnać. Jak mieć stałą, wysoką samoocenę? O tym będzie na szkoleniu. I ja powiem, pokażę, zrobimy takie ćwiczenie, jak zniszczyć komuś samoocenę. Potem powiem, jak zastosować antidotum. I potem powiem taką technikę, która będzie skuteczna i od razu podniesie nam samoocenę. I zakotwiczymy ją i zawsze w takich sytuacjach będziemy to stosować. Kiedy na przykład wyobrazimy sobie, że dookoła nas są osoby, które nas lekceważą, deprecjonują, podważają nasze kompetencje, albo nasze umiejętności, albo nasze chęci, albo jeszcze coś. I kiedy my się boimy ich, i oceniamy siebie na podstawie zdania innych ludzi. Ja opowiem taką technikę, która pomoże natychmiast. Natychmiast tą sytuację zmienić. I bardzo skutecznie. Nie, trzeciego live'u dzisiaj nie będzie. Kiedy szkolenie? Myślę, że 11, ale nie wiem, czy nie przenieść na soboty, powiedzmy. Soboty czy niedzielę. Napiszcie, kochanie, czy chcielibyście z 11 przenieść na soboty czy niedzielę. Tak? I tak zrobimy. Dobra, bardzo dziękuję Pani Wero, wszystkim stałym uczestnikom, już Państwa pamiętam.
Dziękuję pani, która na YouTube w komentarzach pisze, kto ogląda w 2024 roku. Już zapamiętałam tą panią, pozdrawiam i buziaczki przesyłam. Zawsze się śmieję, kiedy widzę, że pani to napisała. Wszystkim miłego wieczoru i wszystkiego dobrego z okazji święta. Wiem, że w Polsce teraz jest święto. No i do zobaczenia wkrótce. Piszcie swoje komentarze, wszystko co sądzicie na różne tematy, o Lizie. Tam i nie tylko o relacjach i będę odpowiadać. Do zobaczenia, kochani. Bardzo Wam dziękuję i dziękuję osobom, które widzę, że wsparli kanał też. Bardzo dziękuję z całego serca. Do zobaczenia, kochani. Pa!